Kiedy rozpoczynaliśmy liturgię, nie padło żadne słowo. Weszliśmy w milczeniu, bo nie wszystko da się skomentować. Bóg zamknął tę drogę komunikacji, bo co miał i chciał, powiedział już przez Syna, który jest Słowem wcielonym. A ten już skonał, oddając ostatnie tchnienie. Zobaczcie, że z każdą chwilą postępującego niesprawiedliwego procesu Jezus mówił coraz mniej. Nawet na zadawane pytania nie odpowiadał. Bo przecież to nie zmieniłoby biegu historii. Milczenie jest czasem dosadniejszą odpowiedzią niż potok słów, które nie mają żadnego znaczenia. Miałby błagać o litość i o opamiętanie dla tych, którzy kipieli z nienawiści do Niego, bo zagrażał ich społecznej pozycji i świętemu spokojowi? Stał się tylko pośmiewiskiem i utwierdziłby ich w przekonaniu, że On żadnym Mesjaszem to nie jest. Piłat też nie był partnerem do rozmów. Dla Niego królem i panem to był Cezar. A On jest tylko urzędnikiem, który ma pilnować porządku i utrzymywać i wytłumiać wszystkie zamieszki, żeby nie było konfliktów. Religia jest mu obca. Wierzenia zbyteczne. Tak jak i człowiek, którego oskarżają bez podstaw. Sam przecież stwierdził, że winy w Jezusie to nie widzi. Ale dla świętego spokoju niech oskarżyciele zrobią, co chcą. Mają zielone światło. Gdyby choć trochę się wysilił, zasięgnął języka u swoich podwładnych, u doradców, może by się więcej zaangażował. Lecz nie spełniłoby się wtedy dzieło zbawienia. Wielu z takich Piłatów naszych czasów, którzy nie wiedząc wiele o człowieku, o Bogu, o Kościele, z góry zakładają, że to im się nie przyda. Nie są zainteresowani wiarą, bo jedynym ich bożkiem jest przyjemność własna. Ci, którzy z taką żarliwością krzyczeli ukrzyżuj, też nie wiedzieli, o co proszą. Z lekkością wołali o śmierć niewinnego człowieka. Domagali się zgładzania tego, który nie był dla nich ani zawadą, ani wrogiem. A później z ciekawością przyglądali się temu wszystkiemu. Jakie im pozostały wspomnienia? Bo widzieć czyją śmierć to nie jest łatwe przeżycie. Ale oglądać tak wielką torturę i to niemalże z zapartym tchem to jest takie zwykłe zwyrodnialstwo. Odejść i nie mieć żadnych przemyśleń to zwykła bezduszność. Nie potrzeba jednak tak drastycznych motywów, żeby tych wszystkich ludzkich cech doświadczyć obok nas. Cała historia ukrzyżowania, straszliwa zresztą w swojej istocie, ona skupia jak w soczewce tą destrukcję i taką nieludzką moc grzechu. Kiedy człowiek odrzucił Pana Boga, uczynił świat zdolnym do wszystkiego, co złe. I właśnie dlatego ukrzyżowano Jezusa, bo zło, które w takim człowieku nie mogło się zgodzić, bo obok Niego był Ten, który był cały dobrocią i miłością. Jeszcze by się ktoś opamiętał i może szukał jakiejś okazji do poprawy. Lepiej jest podsycać nienawiść, rzucać oskarżenia bez pokrycia, fałszywie zaznawać i kłamać w żywe oczy. Byle tylko nie dostrzec prawdy. Ale cóż to jest prawda? Zapytał Piłat. Pewnie to, co każdy sam uzna za słuszne. Bo dziś każdy może sobie prawo interpretować, jak chce, dla własnych potrzeb. Jeden będzie bogobojny, a drugi będzie postępował według zasady hulaj dusza, piekła nie ma. Spróbuj wprowadzić i respektować już
panujące i jakieś obowiązujące zasady, to powiedzą ci, że przesadzasz. Bo ty źle nauczasz, bo ja to wiem lepiej. Nie wiemy więcej, niż sami nie doświadczymy i nie będziemy chcieli odkrywać tej prawdy. Na Kalwarii odkrywa się cała straszliwość naszego odchodzenia od Boga. Nie tylko tego stałego, że ja już nie chcę mieć z nim nic do wspólnego, ale każdego małego odejścia za grzechem, który nas skusił. Dlatego dziś ten Wielki Piątek z milczącym wejściem jest taką odpowiedzią Pana Boga na nasze życie i na nasze postępowanie. Bóg nie chce komentować i mówić: zaufałem ci, a ty mnie zdradziłeś. On w ukrzyżowaniu Syna mówi coś o wiele bardziej ważnego. Zgrzeszyłeś, ale ja mam dla ciebie ratunek. Mój Syn nie umarł za darmo. Jego przebite ręce, nogi, bok, z którego wypłynęła krew i woda, sprawią, że znów będziesz czysty. I to obmycie w zdroju miłosierdzia jest zupełnie inne od tego wczorajszego obmycia wodą tych brudnych nóg. Bo zanurzenie w śmierci Chrystusa jest dla nas odrodzeniem do życia. Kiedy dziś spoglądamy na krzyż i zawieszonego tam Jezusa, mamy Go uwielbiać. Jednocześnie otrząsnąć się z takiego letargu. Bo On nie przeszedł przez to wszystko, bo nie miał co robić, Mu się nudziło tam u Ojca w niebie. On przyjął to z drżeniem, ale wiedząc, że cały otoczony jest miłością Ojca, dopełnił ofiarę. A czym jest ofiara? To miłość, którą realizujemy nawet wtedy, kiedy jest to trudne i nie wierzymy, że damy sobie radę. Musi być w tym jednak coś, co nas nie wystraszy. Musi być ta pewność, że Bóg jest obok. Jak powiedział święty Jan Paweł II, krzyż jest najgłębszym zniżeniem się Boga do człowieka. Krzyż jest jak dotyk wiecznej miłości dla najboleśniejszych ran ziemskiej, ludzkiej egzystencji. Po prostu mamy stawać się ludźmi pełnymi odwagi, którzy będą milczącego jak w tłum przyglądać się, nie będą milczące jak tłum przyglądać się właśnie tej ludzkiej krzywdzie i niesprawiedliwości. Bo przecież tak na dobrą sprawę nikt nie zareagował przeciw temu wyrokowi. Mamy stawać się tymi, którzy kochają z oddaniem i Panu ufają we wszystkich przeciwnościach. Używając słów biskupa Melitona z Sardes, On jest tym, który nas wywiódł z niewoli na wolność, z ciemności do światła, ze śmierci do życia. On jest paschą naszego zbawienia. I kiedy za chwilę będziemy też podchodzić do krzyża w czasie adoracji, powiedz dwa słowa. Powiedz: przepraszam i dziękuję. Tak w sercu. Przepraszam za swoją słabość, wierzę, za brak odwagi, wielokrotne ucieczki. I dziękuję za Twoją miłość, której pojąć nie potrafię, ale wiem, że bez niej zginę. Nic więcej mówić nie trzeba, bo więcej niż słowa przemówią nasze serce i czyny. Amen.